każdy z nas wierzy w jakieś zabobony. Jedni wierzą w to, że czterolistna koniczyna daje szczęście. A jedni, że zbicie lustra powoduje 7 lat ciągłego pecha. Tak samo jak 7 lat ciągłego pecha powoduje to, jeżeli nie zostawicie łapeczki w górę. Więc ja ku przestrodze bym na waszym miejscu zostawiła tą łapkę. A ci, co nie zostawili, mają przyjść na koniec dnia i w komentarzu napisać, co was pechowego spotkało. Dzisiaj, moi drodzy państwo, zabijmy się w pogromców mitów z zabobonów. Jak to można nazwać? Zabobony? Niech będzie. Podzielimy się na dwa obozy. Ja będę testował zabobony, które zwiększają naszego pecha. A ja będę testowała zabobony, które będą dawały mi szczęście i radość w życiu. A żeby sprawdzić, czy te wszystkie czynności, które dzisiaj wykonamy, wpływają na nasze szczęście, będziemy co każdą czynność zdrapywać zdrapkę, którą wyrosujemy ze specjalnej kuli, w której znajduje się 20 zdrapek. I tym samym sprawdzimy, czy bardziej zabobony złe, czy bardziej zabobony dobre wpływają na nasze życie. A wy możecie napisać w komentarzu, jakie wy znacie zabobony, których na przykład nauczyli was rodzice. Czarny kot przechodzi przez drogę. Oj tak. To jest chyba najbardziej takie kultowe. A co jeszcze u ciebie w domu było takiego, co cię uczyli? To, że jak wsadzimy pieniążek do pieroga na święta, to będziemy mieli szczęście, jeżeli go znajdziemy później. A że wróżka, zębuszka przychodzi, jak zęba wkładasz pod poduszkę? Oj, i tak. Zawsze było pindziko potem? No, to że prawda. Chciało się wyrywać mleczaki? To prawda. I się chodziło szczerbatym? I że jak widzimy kominiarza, to musimy się... Złapać za guzik. Kominiarza w okularach, to musimy się złapać za guzik. Z racji tego, że ja będę testował pechowe przesądy, no to zostawcie subika, co na kanale? Bo być może wiecie, ja już nigdy tych subów więcej nie wbiję, bo będę miał takiego pecha. Tutaj macie czerwony przycisk. Subskrybujcie. Dzięki. Ponoć jak przejdziemy pod drabiną albo jakąś pokraką, to czeka nas pech. Sprawdźmy. Halo. Justyna. Bez takich żartów głupi. No dobra, to co? Dawaj zdrabkę. Proszę bardzo, wybierz sobie jedną. Może być ta, neonowa. Musisz znaleźć albo siódemki, albo gwiazdkę. No i niestety. No niestety. Sprawdziło się. Zabobon się sprawdził. Teraz czas na szczęśliwy zabobon. Ponoć, jak znajdzie się grosika, to ma się szczęście. Leć. Jak go znajdzie, na pewno coś traci w zdrabce. Jest! Tak szybko? Proszę bardzo. Znaleziony. Jeszcze raz. Jest. Nie no, to jest za dobra w znajdowanie grosików. Ty może to w ogóle zamiast do roboty, to chodź sobie tutaj na trawnik i z tego zbieraj, co? Tak. Dawaj zdrabkę, może wygram $1 000 000. Wybieraj, którą chcesz. Na pewno tą? Na pewno tą. Uwaga, moi drodzy, szukamy siódemki. 5, 8... Jest 7! Co jest? Jest 7, zaraz zobaczymy jaka kwota. 5 ziko! Czyli się zwróciła zdrabka. Jak na razie idzie po naszej myśli i okazuje się, że te szczęśliwe zabobony faktycznie dają szczęście. No, schowaj sobie, odbierzesz. Teraz czas na pechowy. Ponoć jak rozsypie się sól, to zaprasza się diabła do domu i ma się pecha. Nie! Halo, jesteś tam? Mówiłam, że to nie działa. Okej. Dobra, dawaj zdrabkę. Żeby było sprawiedliwie, no, co? Rozłóżmy je na soli. Będę miał naprawdę pecha. Ja bym chciał tą najbardziej zasoloną. Cztery, trzy, osiem. Jest 7! Jest i 7! 8! 5! Jest 7! Trzeba zobaczyć, czy faktycznie diabeł był taki straszny, jak go malują. Jak dał mi 2 koła, to ja nie chcę tych 2 koła, bo to będzie. Wiesz, co mi się wiązało? Sprzedałeś duszę diabłu. Tak jest, sprawdźmy. 10 ziko! Wychodzę na prowadzenie! Czyli tak naprawdę ci zwróciła tam ta zdrabka nawet. Czego chcesz? Zdrabkę? Biorę. Zadychę, sprzedaję. Udało mi się komuś opylić duszę za frajer. Pozwalam ci na początku wybrać kartę. Kartę, zdrabkę. Ponoć zmuchiwanie świeczek spełniają życzenia i przynoszą szczęście, tak? Ale nie chce się odpalić na ale coś. To chyba tylko w dniu urodzin. A chyba nie spełnia żadnych... Ty to masz już pecha, bo szatan to cię opętał. O! Dlatego moja kochana, w tym pokoju jest 5 innych świeczek i musisz je zdmuchnąć, zanim spali się twoja nagroda. Lecisz, lecisz. Nagroda już się pali. Dawaj! Justyna, coraz bardziej! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Gdzie? Szukaj! A tu? No, Boże! Mało brakowało. Spociłam się cała.
Drapiemy. Jest mój szczęśliwy grosik. No i uwaga! Czy zdmuchiwanie świeczek przynosi szczęście? Uwaga! Szóstka, dziewiątka, dwójka, już myślałam, że siódemka. Ósemka. Jest! Co? Jest! Siódemeczka jest, ale dawaj drap dalej, może będzie jeszcze jedna. Dwie siódemki! Nie wytrzymał, ej, to naprawdę działa! Nie, trójka. Trzecia siódemka! Od jutra codziennie dmuchasz świeczki, nie? Trzecia siódemka, czajcie to? Uwaga, piąteczka. No dobra. Mamy dyszkę i uwaga! Dawaj zieloną siódemkę! Mamy piętnastaka! Ale kurde, kupon się prawie zjarał, ale 15 zł na nim było! 15 zł! Czyli podwójne szczęście, bo mógł zniknąć. Ale zobacz, druga zdrapka i druga wygrała, ja lecę. Ja wam powiem, że chyba za mocno sobie tutaj folgujemy z tymi zabobonami, bo ja będę miał naprawdę tego pecha do końca życia. Nie pozwólcie na to! Jedynym czarem, aby odczarować farala, jest subskrypcja! Tutaj! Magic. Ty, coś krzywo ten lustro wisi, nie? No, tak trochę. Nie podoba mi się to. Ale ja to naprawię zaraz. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Co jest?! W skrzywym zwierciadle myślałem, że spadnie. Teraz na pewno murowane siedem lat przerwa. Proszę, możesz sobie wybrać teraz. Jak teraz nic nie trafię, to zacznę się bać. Bandyto. W 2000 którym będę miał koniec? O 1029, tak? Tak. Klątwy? Tak. Ja cię nauczę. Jasne. Drapać. Idzie jak burza. I co? Nie ma! Nie ma siódemki! Ale sobie narobiłeś rabanu teraz. Widzowie, ja przypominam już 10 raz o tym subie, nie? Weźcie, zostawcie. No, jest przypał. Dobra. Chyba musimy się rozwieść. Jak? Czy jesteś tego pewna na 100%? Ponoć, jak się rano dolewa mleka do zboża, to daje szczęście w przez życiu. Cały dzień, tak? Tak jak stanie panie prawą nogą. Tak. A nie lewą. Dlatego ludzie jedzą fatki do śniadania. Otwieraj bie. Dobra, jest zboże. O tak, o tak. Teraz będziesz miała szczęście! Nic nie powiesz widzom? Może po prostu drap, co? Wybieraj, okej. Okay. Może użyję ci mojego szczęśliwego młota. Trzymaj, bo to nie jest lekkie. A może nie po paluchach, a mam pecha, co? Okej. Okay. I co? I nie ma! Pierwszy raz w tym odcinku. Bo pechowy młot. Wszystko przez ciebie. I zabrałem ci całą moc, szczęścia. Co mam ci teraz zrobić? Co masz mi teraz zrobić? Oddać to. Buzi oddasz? Nie. O Jezu, jakie brzydkie dziecko. No nie no, śliczna jest. Nie mówi się, że śliczne jest dziecko. Jak to nie? Zaraz jak się narodzi, od razu mówisz, jaki ty piękny, Nie, mówi się, i wtedy ma ale pecha. Brzydkie. I wtedy ma pecha. Ty masz pecha. Jesteś piękna, taka łysa. Super, super jesteś. Dobra, ty jej nie komplementuję. Zobaczymy, czy przeniosłem na nią pecha. Miękko wylądowała, czyli ma szczęście, dalej. Ona ma, ale ty nie. Ona ma pecha. Idziemy zdrapać jej nóżką zdrapkę. Zobaczymy, czy faktycznie. No, teraz moja droga, sama wybierzesz, którą chcesz zdrapkę. Główka decyduje. Czyli ta chyba, nie? To co, może nóżką podrapiemy? Chyba nie da rady. Chyba nie ma paznokci jeszcze, może rączką. O! Rączką idzie lepiej. One eternity later. I uwaga! Nie no, wydrapałem dziurę w zdrapce. Nie ma nic. Nie ma! Nie ma! Czyli pamiętajcie, nie komplementujcie dziecka po narodzeniu. Idź ją połóż spać ładnie. Do kołyski. Dobra, którą teraz chcesz? Teraz będzie szczęśliwa. Ale, żeby nie zapeszyć, to odpukam w niemalowane drewno. Trzy razy. Uwaga! No pokaż, jak to się robi. Raz! Dwa! Trzy! Tak jest! Lecimy z tym. Ósemka, piątka, szóstka, trójka, dziewiątka, ósemka, trójka. O!
i czwórka! Moi drodzy, nic nie wygrałam znowu. Wiesz dlaczego? Bo to było już malowane! Oszukałeś mnie. Nie, rogalik to robił. Czyli rogalik oszukał nas na zdrawkę. Oddajesz! Ponoć nie obcina się włosów przed jakimś ważnym wydarzeniem. Na przykład kiedyś nasi szczypiorniści, jak grali o Mistrzostwo Świata, to nie golili brody. Co mecz mieli coraz dłuższą brodę, ta. Więc teraz, moja droga, zrobisz to jako pierwsza w życiu. Ogol mi kawałek włosów na nodze. Zobaczymy, czy faktycznie będę miał przez to pecha. Mogę tak po całej długości? W imię nauki możesz. Dobra, jedziesz. Czyli mogę też na drugiej nodze, żebyś... Nie, bez symetrii. Co jest? Nie! Nie poprawiamy już! Tylko raz! Wściekła szczoteczka! Dobra, starczy, zostaw to. Wybieraj. A ta się do mnie uśmiecha. Pewnie napiszecie w komentarzu. Ale przecież nie ma żadnego ważnego wydarzenia. Otóż jest, ponieważ w tym miesiącu... Wbijamy 300 tysięcy na Farelskim. Nie, moja siostra ma 18 urodziny i jedziemy do niej na imprezę, więc... Cztery! Nie ma! Żadnej szczęśliwej siódemki. Spakować walizkę teraz, czy po odcinku? Po odcinku. Ponoć, jeśli się mocno trzyma kciuki... Tego? Jak trzymacie kciuki? Tak czy tak? 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 Czy tak? W nosie. Tak, trzymaj kciuki, bo teraz będę zdrapywała zdrapkę. A ja wierzę w trzymanie kciuków. I jak będziesz zawsze mówię, trzymam kciuki, kciuki i ci się uda. No, tak, jak będziesz trzymał kciuki do końca, to powinno się udać. Nie, ja nie będę trzymał kciuków za ciebie, bo ci się nie uda. Ja mam za dużo zabobonów na sobie, klątw. No to ja trzymam... Sama trzymaj kciuki, pokaż jak trzymasz kciuka. Trzymam kciuki, że teraz uda mi się wygrać w zdrapce 1 000 000 złotych. Uwaga, bo wygrywam teraz, bo trzymam mocno kciuki. 8. 2, 4, kurka wodna, przecież trzymam cały czas. Może mocniej trzymaj te kciuki. 3, 3, no trzymam, trzymam. 9, no i dupa Jasiu. No i dupa Jasiu, czyli trzymanie kciuków nie działa. Nie działa, nie trzymajcie kciuków więcej za nikogo. Nie mów tak, trzymajcie, ja bym trzymał. Przegrywasz. Przegrywam. Ponoć jak zniszczy się dzwoniący budzik, to twój czas dobiega końca. Generalnie, cisza tam na drzewie. Cisza! On mówi, nie rób tego! A, no dobra, niech będzie. Więc generalnie zegarek jest mega osobnym pomysłem na prezent, nie kupujcie. Ja ci dam. No to sprawdźmy to. Zawsze chciałem to zrobić! Głupi zegarek! Łatwo, nie? Łatwo, szybko. Zostało z niego tylko coś takiego, ale zobaczcie. Silniczek dalej się kręci. To był jego ostatni wdech. No i dobra, niech będzie ta tutaj. Zobaczymy. Po co ty to zdrapujesz, jak i tak nic nie wygrasz? A może akurat? A może mi się wydaje, że nie. 9, 5, 4, 6, 3... No i nie ma niczego. Przykro mi. Justyna, ostatnie zabobon to kop na szczęście, chodź. Lekko. Jak Fred Flintstone, czy jak Ronaldo. Lekko. 3, 2, 1. Au! Leciutko, no co ty? Może mi coś da, może mi coś da. Może mi pomoże, ładuj. Szaku też. Dawaj, kop. Dobra, wybieraj. A moja będzie ta. Kto pierwszy zdrapie? Jest siódemka! Jest siódemka! Szaku, jak dał kopala w dupala, ta siódemka wypaliła. Zabrał na siebie twoje szczęście. Tak jest, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie Szaku, dawaj kopala w dupala. Może wam też zasadzi i będziecie mieli szczęście. Uwaga! Wygrana! Pokaż, jeżeli tu będzie 100 zł, to staje na głowie. 5 ziko! Ewentualnie mogę na palcach. Po co sobie stanąć, o! Ej, czyli tak naprawdę, podsumowując, okazuje się, że
Nie ma to sensu. Jak nie ma sensu? Ma to mega duży sens. Ja przegrałem finalnie przecież. No faktycznie w sumie, bo ja wygrałam 15 zł w jednej zdrabce. Więc warto wierzyć w jakieś tam zabobony. Tak. Ale tylko te szczęśliwe. Tak, tylko te szczęśliwe. Więc wiecie, które są szczęśliwe. Tutaj na początku odcinka mieliście. I napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie zabobony znacie, w co wierzycie i co chcielibyście, abyśmy w następnym odcinku przetestowali. Bo na pewno przetestujemy w następnym odcinku. Bierzemy wszystko na klatę i będziemy testować. Tak jest. Mamy jak coś takiego pana Szaka, który da kopala w dupala. Przejmie całe zło na siebie. I będzie git. I będzie w psychiatryku mieszkał potem. Dobra moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, jeżeli wam się podobało. Wbijajcie do DJ-ki, do Szaka. Wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się. Elu!